roszczeniowe. A jakie mają mieć? To jest dziecko, ma postawę roszczeniową. Daj mi, bo mi się należy. Daj buty, prawda? Daj mi cukierka. A dziecko za to nie płaci. I ludzie chcą, żeby dawać im za darmo. Ludzie chcą, żeby mieć za darmo oświatę, prawda? Za darmo coś tam. Jak małe dzieci. Kompletnie. Nie jak dorośli ludzie. Dawniej w Europie dorosły człowiek nie miał prawa przyjąć nic za darmo. Musiał zapłacić. I dostał coś za darmo, to się wstydził i się nie pokazywał. Było niedopuszczalne, żeby mężczyzna za darmo coś dostał. To było wbrew etyce Europejczyka. Według etyki unijnej oczywiście, im więcej się dostanie za darmo z Unii, tym lepiej. Jest to taka żebraka, a nie wolnego człowieka. Dawniej jak Fornal sobie złamał nogę, to dobry pan kazał ekonomowi go zawieźć do lekarza na swój koszt za darmo. Dobry pan również za darmo kształcił dzieci fornalskie, oczywiście tego, co on chciał, nie? I dziś jest dokładnie to samo. Jestem tak właśnie jak ci fornale. I ludzie się cieszą. Za darmo dostajemy. Tak. Fajnie, za darmo. Tylko nie widzą, ile kosztuje, ile płacą za to w tych podatkach, prawda? Muszą utrzymywać nie tylko nauczyciela, ale oczywiście muszą utrzymywać ten cały aparat ministra oświaty, tam ministra, tam wydziały oświaty w województwie, w powiecie, w gminie, kuratoria. To wszystko kosztuje potworne pieniądze. Ale oni myślą, że to jest za darmo. Otóż, proszę Państwa, jak moja suka ma szczeniaki i mogę je zaszczepić albo nie, to kto o tym decyduje? Suka czy jej właściciel? Jej właściciel, prawda? A jak wasze dzieci trzeba zaszczepić, to kto o tym decyduje? Wy czy wasz właściciel? Pisteczki kochane, wasz właściciel. Już jesteście tylko bydlątkami. Nie jesteście wolnymi ludźmi. To ja decyduję o tym, jak tresować moje szczeniaki. A kto decyduje o tym, jak uczyć wasze dzieci? Nawet w szkołach prywatnych program zatwierdza wasz właściciel. Na szkołach prywatnych program zatwierdzany przez waszego właściciela. I tyle. I tyle. To już nie są wasze dzieci. Nie macie, nie będziecie mieli własnych dzieci, jeżeli potworny ustrój będzie trwał. Jeżeli nie wierzycie, to spróbujcie dać dziecku klapsa. A się dowiecie, że za naruszenie tyłka własności państwowej idziecie siedzieć. Ja jestem człowiekiem z cywilizacji europejskiej jeszcze. Ale nawet ci komuniści, którzy rządzili w latach 50., 40. właściwie, to było coś potwornego. Ten ustrój w latach 45-55, no to był naprawdę, no tam, później PRL tam się dało żyć, natomiast mówię o latach 45-55. Tam rzeczywiście budowano komunizm, tam była sowiecka kolonia, tam rzeczywiście mordowali ludzi dziesiątkami. Ale nawet ci komuniści to byli zdegenerowani, ale Europejczycy. Jeżeli zdarzyło się na przykład nieszczęście, matka zajęta tam w kuchni, dziecko otworzy okno, wypadnie, zabije się, to wszyscy żałowali, współczuli tej matce. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. Rozumcie, to jest inna cywilizacja. Stacja niewolników. I ludzie nie mają dzieci. Ilość dzieci drastycznie spada. Po co niewolnik ma rodzić dzieci swojemu panu? Dawniej ludzie mieli dzieci, bo te dzieci na starość miały utrzymać rodziców. No? Więc po pierwsze ludzie chcieli mieć dużo dzieci, bo wtedy łatwiej utrzymać ludzi na starość. Po drugie musieli je dobrze wychowywać, no bo co z tego, że ich dużo, jak siedzą w więzieniu, prawda, na przykład. Poza tym musieli je dobrze traktować, no bo inaczej na starość te dzieci mogą się odbić na rodzicach. I po czwarte, musieli dać im dobre wykształcenie, bo im więcej będą zarabiały, tym lepiej będą żyli również rodzice, prawda? Ta więź została zniszczona. Rodzina nie ma. Dziecko niewolnika nie należy do niewolnika, tylko do jego pana. To jest normalne, że to pan decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika, bo to dziecko będzie pracowało dla swojego pana, a nie na ojca. A ojciec będzie żył na łaskawym chlebie pana. To się mówi emerytura. To nie jest emerytura. Można wiek podnieść, wydłużyć. Można emeryturę zwiększyć albo zmniejszyć. To już nie jest taka emerytura, że ile zarobiłem, tyle potem dostaję. Nie ma takiej umowy. Rząd sobie robi co chce, prawda? Widzicie, tam podnosi wiek emerytalny, obniża, zwiększa. To tylko łaskawy chleb u waszego pana. Wam daje, ile mu się podoba. No. I w związku z tym ludzie nie mają dzieci, bo tak. Nie muszę mieć dzieci, bo przecież mój pan mnie utrzymuje. Ta niby emerytura będzie na starość. Nie? Nie mam pieniędzy na dzieci, bo muszę płacić składkę emerytalną.
Te pieniądze, które dawniej ludzie inwestowali w kształcenie swoich dzieci, są odprowadzane w formie składki emerytalnej. Tutaj połowa jest kradziona i marnowana. No i oprócz tego to nie jest moje dziecko, bo ja o nim nie decyduję. Tylko kłopot z takim dzieckiem. Ilość dzieci spada drastycznie, umieramy. Pod okupacją Unii Europejskiej Europa umiera. To nie tylko Unii Europejskiej. Samo jest w Ameryce, samo jest w Rosji. W Rosji nawet na jedno dziecko, na jedną kobietę wygląda 1,8 dziecka. Po prostu w ciągu jednego pokolenia dwukrotnie będzie spadała liczba Rosjan. To samo są z Polską, no, troszkę lepiej, ale niewiele lepiej. Wymieramy. Nasze miejsce przyjeżdżają ludzie normalni. Arabowie, Chińczycy. Oni mają dzieci, prawda? Przypada tam na jedno dziecko białe, ośmioro muzułmański, we Francji czy gdzieś tam. I oni po prostu zwyciężą. Bo oni mają zasady bliższe do europejskich. Mimo wszystko sytuacja europejska jest lepsza od arabskiej, no bo myśmy zwyciężyli, prawda? Ale arabska jest lepsza od unijnej. Gdyby w tej chwili przyszli Arabowie i wyzwolili nas pod okupacji Unii Europejskiej, to proszę Państwa tak. Zniknęłyby VAT sprzeczny z Koranem, zniknęłyby podatki dochodowe sprzeczne z Koranem, zniknęłyby podatek od kupna sprzedaży sprzeczny z Koranem, mordercy mieliby po dwóch dniach obcinanie główki, tak jak trzeba, prawda? Pan Breivik się nie bawiłby się PlayStation, tylko by tam już tam sobie pokutował. Nie byłoby na ulicach parad miłości czegoś tam, równości czegoś tam jeszcze. No to byłaby jakaś cywilizacja. Obecnie mamy barbarzyństwo. Barbarzyństwo w stylu rób ta co chce, tak jak mówi pan Owsiak. Prawda? Czyli konkretne bezchołowie i bałagan. Arabska cywilizacja jest gorsza od europejskiej, to jest przynajmniej jakaś cywilizacja. Naprawdę byśmy odetchnęli. Gdy przyszli Arabowie. Miałyby również rzeczy nieprzyjemne, o czym będziemy mówili, ale przynajmniej byłaby to jakaś cywilizacja. Proszę Państwa, według zasad europejskich młodego człowieka uczono na przykład, że ma być agresywny. To jest jasne. Młody chłopak musi być agresywny. Dawano dziecku, miał roczek, dawano pistolecik, dawano mu szabelkę, mieczyk, miał się tłuc. Chłopak, który się nie bije, to żadna chłopa. To bo normalne, że dzieci się biją. Czyli wraca ze szkoły, prawda, Jasiu wraca ze szkoły, pobity troszeczkę, prawda, ubranie nadszarpnięte. Mama załamuje ręce, Jasiu, co się stało? A ojciec oczywiście uważa, że normalna sprawa, więc mówi, trzeba było mu oddać. Mama mówi, Wojtuś mnie pobił, tak? Trzeba było mu oddać. Pie, ja mu oddałem jeszcze przedtem. No i, proszę Państwa, tak to wszystko było. To było normalne zachowanie dzieci. Chłopcy się mieli bić. Mieli być bitni, bojowi. Natomiast zasady europejskie są, unijne są odwrotne. Że agresję trzeba w chłopcach wytępić. Od maleńkości tępi się w przedszkolach agresję u ludzi. To kto nas będzie bronił przed tymi muzułmanami do jasnej cholery, jak chłopcy będą agresywni? No kto? No kto? Arabowie z nas się śmieją. Myśmy karę śmierci znieśli, nawet mordercy nie umiemy powiesić. Nie wiem, Państwo wiecie, że w zasad unijnych kara śmierci jest zakazana, ale co więcej, Jego Ekscelencja Bronisław Komorowski, którego znam 30 lat, uważałem go za człowieka o zdrowych zmysłach przynajmniej, otóż on podpisał parę, już w tej chwili miesięcy temu, konwencję, która znosi karę śmierci nawet w przypadku wojny. Przecież gdyby ktoś powiedział mi 20 lat temu nawet, żeby 30-40, że coś takiego ktoś zaproponuje, to by uznano mnie i tego kogoś za wariata. Natomiast dzisiaj to podpisują prezydenci państw. Oczywiście, że jak będzie wojna, to się tę konwencję na drugi dzień, prawda, odwoła, ale samo to, że można coś takiego podpisać, świadczy o totalnym ogłupieniu. Ci Arabowie ryją ze śmiechu. Jesteśmy pośmiewiskiem normalnych, cywilizowanych narodów. Jesteśmy pośmiewiskiem, proszę Państwa. Co więcej, uczy się tych młodych ludzi, na przykład, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Kiedyś byliśmy jeszcze cywilizacją, uczono młodych ludzi, że w obronie honoru, w obronie prawdy, w obronie życia kobiety, dziecka, w obronie wiary, ojczyzny, mężczyzna miał obowiązek walczyć. Prawda, nawet drobnych. Ja pamiętam pamiętniki Wilhelma Apollinera, taki poeta francuski, Apolliner, Guillaume po francusku, jego imię brzmi, też pseudonim zresztą,
On kiedyś mówi z pamiętnika, że wraca ze szkoły, albo on był córkiem, synem pani Zuzanny Valadon, takiej malarki, a ona się prowadziła tak tam wśród malarzy, nie? No i wraca ze szkoły, mówi, że chłopcy się śmieją z niej. Prawda, tam ubliżają jej. A tak, o pysk. Jak to, ty się nie rzuciłeś ani z pięściami? Ty nie broniłeś honoru matki? To był obowiązek mężczyzny. Walnąć w pysk człowieka, który źle mówi o jego matce. To był jego obowiązek. Tak się chowało wtedy mężczyzn. A dziś pani, w świętej pamięci pani Rinse śpiewa, prawda, dzieci mężczyźni prawdziwi tacy. Oni są wychowywani, żeby nie byli prawdziwymi mężczyznami. Świadomie i celowo. Dlaczego się wychowuje młodych chłopców, żeby nie byli agresywni? Żeby niewolnicy się nie zbuntowali. Żeby się nie zbuntowali. Przecież słuchajcie, w 1901 roku, jak rząd pruski postanowił, że nauka religii będzie w języku niemieckim, zmienił tylko program jednego przedmiotu, nawet nie program, tylko język. Strajk szkolny, protesty, prawda? Cała Europa się trzęsła. Jak ten cholerny rząd pruski może coś takiego kupować, odebrać rodzicom ich prawo uczenia dzieci w takim języku, w jakim chcą? Dzisiaj zabierają dzieci, robią z nami co chcą. W Niemczech na przykład, dzieci się porywa rodzicom z domu, w wieku lat 5 muszą iść do szkoły i tam się uczy w wieku lat 5 homoseksualizm. I ci ojcowie nie wezmą kamieni, nie wezmą kijów, nie wezmą pistoletów czy czegoś i nie pozabijają tych sukinsynów. To jest normalne, mężczyzna tak by zrobił. A oni nie, oni są wytresowani, że trzeba negocjować, trzeba prowadzić dialog, a w mordę nie można dać. Otóż niestety nie jesteśmy już ludźmi. Jesteśmy bydłem, hodowlanym bydłem, z którym właściciele robią co chcą. Pamiętajmy o tym. I proszę Państwa, no to, żeby... Oczywiście niewolnikom nie wolno dawać broni, więc zakaz posiadania broni. Proszę Państwa, w Iraku, w Afganistanie jest armia okupacyjna amerykańska. Wszyscy Irakijczycy, wszyscy Arabowie tam mają broń. Natomiast nasi okupanci nam broń pozabierali. Bo niewolnikom się broni do ręki nie daje. Taki jeszcze jeden trik, żeby młodzi ludzie nie byli agresywni. Koedukacja. To jest kretynizm z punktu widzenia edukacji. Wiadomo dokładnie, że szkoły żeńskie i męskie mają o wiele lepsze wyniki niż szkoły koedukacyjne, ale przecież tym idiotom wcale nie chodzi o to, żeby niewolnicy cokolwiek wiedzieli. Po to się ich bierze do szkół państwowych, żeby ich ogłupić. Prawda? Żeby im pchać te durdoty do łbów. Ale celem jest, żeby nie byli agresywni. Bo z kim przestajesz, takim się stajesz, jak chłopcy przebywają w odniesieniu dziewcząt, to stają się znacznie mniej agresywni. I to jest cel, po to się robi edukacji. Tak nawiasem, o poziom kształcenia to oni w ogóle nie dbają, jest beznadziejny. Co ja miałem wykład w restauracji parę tygodni temu i połowa sali, taka jak tu mniej więcej, liczebna, twierdziła, że jak się lód w wodzie rozpuści, to ponieważ on wystaje ponad wodę, to poziom wody się wtedy podniesie. Przecież kurczę, prawa Archimedesa uczono za mój czas w szkole podstawowej. Połowa sali twierdziła, musiałem wziąć z baru szklankę, prawda, wziąć lód, dolać ciepłej wody do pełna. Czekaliśmy w napięciu, czy się przeleje, czy się nie przelało, prawda. A przecież ci ludzie twierdzą, że się roztopią lody Arktyki, to wtedy nas zaleją. Przecież wiadomo, że nie zaleje, bo poziom się nie podniesie, nawet o milimetr. Ale nie wolno na wszystko mówić, bo są uczeni w głupich państwowych szkołach. Po to się tam posyła. Nawet wiecie, że w tej chwili się robi specjalne klasy integracyjne, gdzie oprócz normalnych dzieci daje się po jednym kretynie, jednym debilu, jednym imbecylu. Prawda? Co więcej, dzieci się uczy, że nie wolno się z nich śmiać. Ich prawda jest równie ważna jak wasza prawda. Trzeba każdego wysłuchać cierpliwie. Prawda? To, co oni mówią, to jest być może równie ważne jak to, co wy mówicie. Każe się tolerować debili. No nic dziwnego, że potem tolerują takie głupoty o globalnym ociepleniu. Prawda? To jest coś strasznego, co się robi z ludźmi. Jest jeszcze czwarty sposób, żeby młodzi ludzie nie byli agresywni. Ten stary sposób wymyślił go Tyran Dionizy w Syrakuzach, 200 lat przed Chrystusem. Pytany, jakim cudem się utrzymuje u władzy, powiedział tak, ja wiem, że jestem złym tyranem, ale ja mam swój patent. Mianowicie wydałem polecenie, że każdy młody człowiek musi codziennie iść do łaźni z dziewczyną.
No jak tam się już wyżyje, to potem nie ma ani siły, ani głowy, żeby obalać reżim. I dlatego się propaguje seks na wszelkie sposoby, prawda? Żeby młodzi ludzie się tym zajęli i już nie mieli głowy do obalania reżimu. Niewolnik jest zadowolony, prawda? Ma satysfakcję seksualną i już reżimu nie obala. To wszystko działa znakomicie. Te cztery czynności, plus telewizja, powodują, że z niewolnikami można robić, co się chce. Może nie ze wszystkimi, ale z ogromną większością. Proszę Państwa, skutki tego są koszmarne. Powiem najpierw te tchórzostwo, jak pan nie wiem, wiecie, że według wartości unijnych, jak bandyta wejdzie do banku, to kasjerka ma obowiązek dać mu pieniądze. Jeżeli ona mu odmówi i biedny bandyta dostanie ataku serca albo zacznie strzelać, to kasjerka za to karnie odpowiada. Tak są wartości unijne, dokładnie odwrotne od europejskich. W takim świecie żyję. Się wstydzę, że żyję w takiej antycywilizacji. Uczy się tych młodych ludzi i wszystkich zresztą zupełnie herezji, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Ja słyszałem nawet księży, że nie Bóg, nie wiara, tylko życie ludzkie jest najwyższą wartością. Żadna cywilizacja nie może tak przetrwać. Każda cywilizacja opiera się o pewne wartości. Co mówiliśmy? Pewne imponderabilia, czyli rzeczy niemierzalne, nie na sprzedaż, prawda, nie tego, w obronie których się walczy, ryzykując choćby swoim życiem. A tutaj życie ludzkie jest najwyższą wartością. To nie można ryzykować. I skutki tego są następujące. Zacznę od trzech przykładów śmiesznych. Pierwszy jest taki, że 2,5 mniej więcej roku temu, przed Bożym Narodzeniem, Rada Szkolnictwa Anglii i Walii wydała rozporządzenie, że nie wolno kolportować w szkołach pocztówek z Matką Boską i Dzionkiem Jezus. Dlaczego? Bo to może urażać uczucia muzułmanów. Proszę zauważyć, że uczucia Żydów się spokojnie urażało przez 2000 lat. Dlaczego nie można muzułmanów? Aha, bo muzułmanie poczynają gardło. Więc rozumowała Rada Szkolnictwa Anglii i Walii, prawda? Nie można ryzykować czegoś takiego, żeby ten, bo jak muzułmanin taką pocztówkę zobaczy, no to może komuś podejrzeć gardło, a ponieważ życie ludzkie jest najwyższą wartością, to lepiej nie prowokujmy. Zobaczmy, że jak jest dwóch ludzi. Jeden jest w walce gotów zaryzykować życie, a drugi nie. Ten pierwszy musi wygrać, bo ten drugi się cofnie. Bo się będzie bał. I dlatego muzułmanie muszą wygrać, bo oni się nie boją. A my się boimy. Przypominam, że Pismo Święte mówi, kto chce zachować swoje życie, straci. Otóż, proszę Państwa, ta sprawa miała się komiczny finał, bo zabrał głos wielki imam Anglii i imam powiedział tak, gdybyście głupie gwiazdy umiały czytać i pisać, przeczytały no jedyną książkę wartą przeczytania, czyli Koran, to byście wiedzieli, że Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, że Maryja, czyli Miriam po arabsku, jako matka wielkiego proroka jest czczona przez muzułmanów, nie ma najmniejszych powodów, żeby te pocztówki urażały uczucia muzułmanów. Z Żydami jest inaczej. Nie wiem, czy wiecie, że Izrael jest jedynym państwem na świecie, w którym w szkołach, przynajmniej w podstawowych, a w większości liceów też, nie ma plusa. W arytmetyce zamiast plusa uważa takie odwrócone T, bo krzyż uraża uczucia Żydów. Tacy są, natomiast muzułmanów akurat to nie obraża. Otóż, proszę Państwa, to jest śmieszne oczywiście. Drugi plan jest też śmieszny. Śmieszny. Parę lat temu już przewodniczący związków zawodowych, żołnierzy zawodowych Królestwa Danii ogłosił otwarcie, publicznie, że na wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest co? Wywiesić białą chorągiew. No, życie ludzkie jest najwyższą wartością, nie? Więc musi się poddać od razu. Co więcej, faceta nie można było z wojska zwolnić, bo jako przewodniczący związków zawodowych był chroniony prawem. Przecież ci Arabowie to rżą ze śmiechu z nas. Oni mówią otwarcie, że nasze córki i wnuczki będą w ich haremach i będą. Kobiety zawsze trafiają do mężczyzn, którzy są agresywni, a nie do Fight Club. Zresztą będą zadowolone. Jak mówił Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny niż jedyną żoną Fight Łapy. A co jest facet, który nie jest agresywny? Będą.
tych haremach. Nie miałem żadnych złudzeń. Jak się nie umieją bić. Proszę Państwa, trzeci przykład jest też zabawny. Mianowicie, dwa miesiące temu, w Afganistanie talibowie napadli na jakiś posterunek amerykański. Ci wezwali na pomoc helikoptery, najbliżej były niemieckie, przyleciały, ostrzelały talibów i o godzinie 16:00 powiedziały przerwa obiadowa i odleciały. To jest śmiech na sali. Czy wiecie Państwo, że w koszarach Bundeswehry są godziny miłości dla homoseksualistów? Przecież to jest coś nieprawdopodobnego. Co się stało z dumną Europą? Z ludźmi, którzy kiedyś podbijali świat. Jakimś Pizarro, z Cortezem, prawda? Rodezem. Co się stało z tymi ludźmi? Banda niewolników. Banda niewolników. Owszem, raz na 4 lata możemy sobie wybrać pana. Jeżeli wybierzemy sobie pana Palikota, to będzie zakaz nauczania religii w szkołach, a jak sobie wybierzemy pana Kaczyńskiego, to będą 2 godziny dziennie religii w szkołach, ale to nieważne. To on będzie o tym decydował, nasz pan, a nie my. Ustrój niewolniczy w dalszym ciągu będzie istniał. Nie zależy od tego, kogo sobie wybierzemy. Chyba że wybierzemy prawicę, prawda? To wtedy prawica oczywiście mówi, że dzieci należą do rodziców i czego się dzieci uczą w szkole, zależy od rodziców. Dokładnie tak samo, jak rodzice prowadzą dziecko do restauracji, wybierają sobie dowolną potrawę, prawda? Karmią nią dziecko, jakoś dzieci nie umierają od tego, prawda? Dokładnie tak samo rodzice będą wybierali szkołę, gdzie posyłają dziecko, z programem takim, jak są rodzice, a nie programem, który układa ministerstwo, bo tego ministerstwa po prostu nie będzie, prawda? Kopernik się urodził bez Ministerstwa Edukacji Narodowej, Maria Kluj-Skłodowska takoż przeżyła bez Ministra Edukacji Narodowej. Co prawda nasz system edukacji ma też sukcesy, mamy noblistę Lecha Wałęsę, prawda? Więc jakieś tam sukcesy oczywiście odnosimy, ale generalnie rzecz biorąc są to średnie sukcesy. Proszę Państwa, to tyle o moralnym, demograficznym upadku. Pomówmy jeszcze o upadku gospodarczym. Mnie w szkole jeszcze uczono, że ustrój niewolniczy jest niewydajny. Jakoś nigdy nie wyciągano tego wniosku, że dlatego komunizm jest niewydajny, bo jest niewolniczy. No ale tak mnie uczono. Proszę Państwa, rzeczywiście, tam 2 miesiące temu chyba jego ekscelencja Donald Tusk powiedział z dumą, że Polska jest zieloną wyspą, bo mamy tempo rozwoju plus 0,5%, a wszystkie kraje Unii Europejskiej tam mają minus 2, czy tam ileś, nie? Przecież to śmiech na sali. Popatrzmy na Niemcy. Przecież oni mieli najlepszych inżynierów na świecie, najlepszych techników. Robotników mieli pracowitych, wykształconych, już nie mają, ale mieli. Kapitalistów też mieli, nie takie jak amerykańscy, nie takich przebojowy, ale zawsze byli, nie? Jakiś Krupp, Thyssen był tam, Messerschmitt był, Daimler był, prawda? Byli kapitaliści. I co? Pod okupacją Unii Europejskiej Niemcy mają tempo rozwoju -2. -2. Przecież śmiech na sali. Niemieckie firmy zamykają się, przenoszą się na Ukrainę, przenoszą się do Chin, wszędzie poza zasięg tej czerwonej hołoty, która rządzi w Brukseli. Teraz pytanie, dlaczego na przykład w Polsce jest +0, a w Niemczech -2? Czy jesteśmy lepsi od Niemców? Ale skąd? U nas jest klimat taki sam, ludzie tak samo jedzą schabowe, tak samo piją piwko, tak samo, proszę Państwa, jedzą golonkę, tak samo chodzą do kościoła albo nie, prawda? Dlaczego jest lepiej? Albo Niemcy wprowadzili euro i przyjęli kartę praw podstawowych. Gdybyśmy wprowadzili euro i przyjęli kartę praw podstawowych, to byłoby -2, może nawet i -3, prawda? Cholera wie. Przypominam, że Irlandia to kiedyś była cud gospodarczy, był tygrys Europy. Mówiono, prawda, dzięki ci Irlandii, że istniejesz, tam kocham cię jak Irlandię, takie piosenki nawet chodziły. Proszę Państwa, to był cud gospodarczy aż do 1 stycznia 2002. Irlandia wprowadziła wtedy euro i podniosła CIT z 10 na 12,5%. W ciągu 2 miesięcy skończył się cud gospodarczy w Irlandii. A są w Polsce ludzie, którzy chcą wprowadzić euro. I są ludzie, którzy chcą podpisać kartę praw podstawowych. Są. Natomiast oczywiście nikt karty praw podstawowych nie czytał. Gdyby czytał, to wiedział, że to jest manifest komunistyczny, prawda, w skrócie. Znaczy nie w skrócie, tylko odwrotnie. Manifest komunistyczny to jest skrót z karty praw podstawowych. I taka ciekawostka może.
Jak czytaliście pewno wszyscy, bo to jest w lekturze szkolnej, książeczkę Orwella z znakomitą Folwark zwierzęcy, nie? I tam te na folwarku zwierząt miały takie zasady, że wszystkie zwierzęta są równe. I świnie do tego dopisały zasadę, wszystkie zasady są równe, ale niektóre są równiejsze. To jest taka słynna zasada Orwella. Otóż w tej karcie praw podstawowych znajduje się wśród innych głupot, znajduje się następujący artykuł. Ja nie żartuję, to jest poważne. Obie płci muszą być traktowane jednakowo, co nie wyklucza uprzywilejowania dla jednej z płci. Dosłownie tak. Otóż, proszę Państwa, no, żyjemy w świecie rządzonym przez wariatów. No, znieść karę śmierci może wariat, a znieść karę śmierci w przypadku wojny tylko wariat do kwadratu. Także, no, wariaci. Tylko dwa plemiona w dżungli amazońskiej, cztery państwa w Afryce oraz biali ludzie znieśli karę śmierci. To nas cofnęło nas do poziomu prymitywu. Prymitywne plemiona nie znają kary śmierci. Ale mi zawsze uczono, że ideałem socjalizmu jest wspólnota pierwotna, więc cofnięto nas już, prawda? Normalnie. Zresztą koedukacja to jest też cofnięcie do prymitywu. Tylko zupełnie prymitywne plemiona nie uczą osobno dziewczynek i chłopców. Tylko prymitywy. Wszystkie państwa cywilizowane oczywiście uczą osobno dziewczęta, osobno chłopców. Starają się, żeby kobiety były jak najbardziej kobiece, a mężczyźni jak najbardziej męscy, prawda? Wydobywać najlepsze z tych płci, co tylko można. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mówią, że dzięki Unii mamy tam szosy, drogi i tak dalej, to przypominam, że mnie uczono, że dzięki Związkowi Sowieckiemu mamy szosy, drogi, a także telewizję. Proszę Państwa, pytanie zadaję. W XIX wieku kto miał najlepsze drogi, autostrady, koleje? Amerykanie. Zresztą autostrady były prywatne, koleje były prywatne, ale szosy były stanowe. Pytanie, ile Unia im dała za to, że mieli najlepsze na świecie koleje i drogi, autostrady? Ile im dała? Nic nie dała. A Murzynom dajemy? Dostają w państwach murzyńskich, dostają dotacje i co? Biorą dotacje, rozkradają i leżą brzuchem do góry, no bo gdyby zaczęli pracować, to by nie dostali kolejnej dotacji, bo są zbyt bogaci. Dotacje zabijają. Gdyby Ameryka w XIX wieku dostawała dotacje, to wyglądałaby jak Ghana albo jak Burkina Faso. Dlatego jest potężna, że nie dostawała żadnych dotacji. Ludzie wiedzieli, że nic nie dostaną, muszą polegać na sobie. Prawda? I to hartuje. Prawica mówi, w odróżnieniu od lewicy, prawica mówi, że kto cię nie zabije, to się wzmocni. I ludzi trzeba hartować. Młody człowiek, mężczyzna, musi się hartować. Ja pamiętam na przykład takiego milionera amerykańskiego, nazywa się Piszczek, już nie żyje. On mi tłumaczył w 1986 roku, że jego rodzina przyjechała przed pierwszą wojną światową do USA. W 1929 roku on już był tam dobrze postawiony, nieźle zarabiał, no ale przed wielki kryzys. On stracił pracę. Po miesiącu wyczerpały mu się tam zasoby finansowe, czy po dwóch. Szedł ulicą, głodny, chciał mu się palić. Mówi, poprosiłem przechodnia papierosa. I on minął mnie z szyderczym uśmiechem. Ja mu jestem wdzięczny do dzisiaj. Jestem pewien, że gdyby on mi dał tego papierosa, to ja bym zaraz poprosił kolejnego przechodnia o 10 centów, zostałbym menelem. A tak głodowałem jeszcze dwa dni, znalazłem byle jaką pracę, byle przeżyć. Twardo pracowałem, po tygodniu znalazłem lepszą pracę, dziś jestem milionerem. Bo trudności hartują. Państwo czytają na przykład, że nasz dzielny pan tenista zdobył złoty medal. Jak brzmią tytuły? Zdobył złoty medal mimo przeciwności. Nie, dzięki przeciwnościom. Przeciwności hartują. Oczywiście do pewnego stopnia. Ale przeciwności hartują. Natomiast socjaliści usiłują zrobić... O, na przykład. Czy jakiś Edison, Job, Wozniak, czy Gates... Czy panowie dostali jakieś dotacje z Unii czy od kogokolwiek? Nie. Czy oni byli w inkubatorze przedsiębiorczości? Nie. A pokażcie mi człowieka, który był w inkubatorze przedsiębiorczości i zrobił to samo, co panowie Job Wozniak i Gates. Wchodzą z tego inkubatora i giną. Bo inkubator, jak sama nazwa wskazuje, jest to cieplarnia. A rośliny hodowane w cieplarni nie potrafią przeżyć na otwartym powietrzu. Trzeba się hartować, a nie wydelikacać. A Unia ludzi wydelikaca, bo opiekun, tak jak mamusia, lubi dziecko, prawda, opiekować, zagłaszcza to dziecko na śmierć.
Proszę Państwa, zostawmy tam kraje murzyńskie, specjalnie mówię murzyńskie, a nie afrykańskie. Zostawmy Amerykę, przejdźmy do Chin. Chiny to zresztą państwo, które miało tragiczną historię. Wojna światowa zaczęła się w Chinach, przecież półtorej roku wcześniej Japonia napadła na Chiny niż Hitler na Polskę. O czym się jakoś w Polsce nie mówi. Jesteśmy jakoś dumni, że to od nas się zaczęło. Proszę Państwa, mordowali Chińczyków na pęczki, potem była wojna wyzwoleńcza, też okrutna, potem była wojna domowa, Chiang'a z Mao, prawda, potem co mądrzejsi uciekli z Chiang'a-shekiem na Tajwan, potem, proszę Państwa, była wielka protestacja kulturalna. Tam się czerwoni gwardziści chodzili po ulicach, ktokolwiek cokolwiek umiał, to z plakatami hańby poradzono po ulicy, prawda, jak tylko dorobił czegoś, to od razu plakat hańby był na plecach, prawda, ludzie jeszcze lądowali w obozach pracy za to, że dobrze pracowali. Kłacy, którzy mieli za dobre plony, to wiadomo było, że nieczysta siła. Stal wytapiano w dymarkach, tak jak pod Chęcinami 4000 lat temu, ponieważ Mao Tse-tung uważał, że wielkie piece to dla burżuazji, a my tutaj mamy takie ludowe dymarki, prawda, już wielki pies to tam gazy cieplarniane wypuszcza, tam, prawda, tam zatruwa środowisko, a dymarka, no to nasz ludowy. Co? Proszę Państwa, Chiny były na dnie upadku. Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od Polski, a nie był to koniec nieszczęść, bo Mao umarł i do władzy doszła banda czworga na czele z panią Qin Qian. Pani Qin była żona, wdowa po Mao i ona powiedziała, że będą kontynuowali wielką proletariacką rewolucję kulturalną, idąc śladami wielkiego przywódcy doktora Pol Pota. Ponieważ nie wszyscy na sali pewno wiedzą, kim był wybitny naukowiec dr Pol Pot, to przypomnę, że był to Chmer, który zrobił doktorat na Sorbonie i dostał ten doktorat za pracę, w której udowadniał, że trzeba zbudować komunizm, a w tym celu trzeba wymordować połowę narodu. Postępowa inteligencja francuska dała mu ten doktorat summa cum laude, prawda? Przy czym oczywiście nikt nie myślał, że on to tak serio. Wszyscy traktowali, że to jest ciekawa koncepcja intelektualna. Ja byłem w Ameryce, między w tym 1986 roku i też tam jakiś ekolog miał ciekawą koncepcję intelektualną, że trzeba uratować środowisko. Jak uratować? Wytruć wszystkich ludzi. No, ciekawa koncepcja intelektualna, no ale nikt nie myślał serio o wprowadzaniu tego w życie, prawda? Natomiast dr Pol Pot wziął swoją pracę dyrektorską pod pachę, wrócił do Kambodży, rozpoczął od wymordowania wszystkich, którzy nosili okulary, następnie wymordował wszystkich, którzy znali języki obce, następnie ludność ze wszystkich miast wypędził do dżungli, żeby było równo, bo mieszkania były różne, żeby musi być równość, więc każdy miał taki sam szałas. Ludność wyrażała zachwyt, bo jak ktoś nie wyrażał zachwytu, no to wąchał kwiatki od spodu. I udało się Pol Potowi wymordować już 1/3 ludności. I być może zrobiłby ten najlepszy na świecie ustrój, tylko niestety wkroczyła armia wietnamska i przerwała mu ten eksperyment naukowy. Ale cofamy się o rok, jeszcze armia wietnamska nie wkroczyła. Agent wywiadu chińskiego przeżył jakoś tę operację, uciekł, dotarł do Chin i poinformował swoich przełożonych, co się naprawdę dzieje w Kambodży. W związku z czym przerażeni wojskowi chińscy, słysząc, że pani Chiang, prawda, chce iść w ślady wielkiego przywódcy Pol Pota, czym prędzej bandę czworga wprowadzili do kryminału, dostali po 20 lat. Pani Chiang popełniła samobójstwo, tam seryjny samobójca, wiadomo, to nie jest polski wynalazek. Do władzy dopuszczono pana Tenga, pan Xiaoping Teng. Pan Teng był pragmatykiem, oświadczył, że nieważne jest, czy kot jest czerwony, czarny, biały, byle było wałmyszy. A ponieważ bogactwo budują kapitaliści, no to trzeba wprowadzić trochę kapitalizmu. Tu zapracowali postępowi studenci. No, w Starachowicach to ich nie ma, bo to wszyscy grupują w dużych miastach. Tam studiują gender, prawda, albo coś, jakąś socjologię, albo coś takiego. I proszę Państwa, ale i tam są. W Pekinie też byli. Zajęli cały plac Niebiańskiej Bramy, czyli w centrum Pekinu. I zażądali, żeby nie budować kapitalizmu, tylko iść śladami Unii Europejskiej, czy w tej chwili było Unii Europy, budować socjaldemokrację. Pan ten wytrzymał 2 miesiące. Podziwiałem go za jego cierpliwość. Po 2 miesiącach jednak nie wytrzymał, posłał czołgi. Było 50 trupów, rozpędził to całe różowe tałataństwo na 4 wiatry. I proszę Państwa,
Chiny nie poszły drogą komunizmu, nie poszły drogą socjaldemokracji, poszły drogą kapitalizmu. Co się stało? Po 30 latach ten kraj, który był 20 razy biedniejszy od Polski, posiada broń jądrową, rakiety balistyczne, lotniskowce. Posiada, proszę Państwa, rakiety kosmiczne, kosmonautów, lądownik już na Księżycu. Za 7 lat Chińczyk będzie na Marsie. Posiadają koleje jeżdżące 400 km na godzinę. Kolej magnetyczną, na którą nie stać Niemców. Mają, proszę Państwa, dom 11-piętrowy. W Chinach buduje się 6 dni. I wybudowali w ubiegłym roku, nie wiem, w każdym zresztą, 11 800 km autostrad, 6- i 8-pasmowych. Dla porównania, w pewnym murzyńskim kraju, który do spółki z drugim murzyńskim krajem dostał organizację Euro 2012, trzeba było wybudować 40 km drogi z Krakowa do Lwowa, żeby można było na te euro tam pojechać. Dotacje unijne na to poszły i jak w każdym kraju murzyńskim dotacje zostały rozkradzione i tej drogi nie ma do dzisiaj. Jak byłem tam na Podkarpaciu, to mi powiedziano, że no w 2015 to być może zrobią. Więc teraz 40 km autostrady nie można wybudować. No nie można już. Proszę Państwa, w roku 1901 Empire State Building, najwyższy budynek świata, budowano rok i miesiąc przy niezatrzymanym ruchu ulicznym. Dzisiaj, proszę Państwa, w Warszawie, do której Państwo pewno jeżdżą, bo nie jest tak daleko, prawda? Zwykły podjazd na trasę łazienkowską, no w górę tam, nie wiem, 6 metrów czy 8 metrów, prawda? Na 4 słupach betonowych, remontuje się już rok. No nie da się szybciej, po prostu, no nie da się szybciej. To humoreska, co się stało z cywilizacją białego człowieka, która kiedyś się rozwijała dynamicznie. A teraz zobaczmy, kto za tym wszystkim stoi. No wiadomo, urzędnicy tam są, prawda? Oni biorą tam 10 tysięcy euro czy 20 tysięcy euro miesięcznie. Za te pieniądze to walczą z globalnym ociepleniem, nawet może i wierzą w to globalne ocieplenie. Gdy państwu płacono 20 tysięcy euro miesięcznie, to by się też może uwierzyli w globalne ocieplenie. No, wyżej są faceci, którzy tam, tak jak ma Al Gore, on trafia na handlu nadwyżkami CO2, on trafia rocznie 100 milionów dolarów. Więc rozumiecie, że będzie walczył z globalnym ociepleniem do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, no bo ma w tym pewien interes, prawda? No, ale kto tak naprawdę tym rządzi? Kto jest na samej górze tego wszystkiego? Otóż, żeby powiedzieć, kto rządzi Unią, cofamy się w czasie 40 lat. 40 lat temu była taka fala lewicy. O, nawet sam była i w Polsce. Była i w Polsce. To jest taka lewicowa fala. I wtedy zażądali, żeby odebrać kobietom prawo wyboru. Bo według prawa polskiego było tak, że jeżeli kobieta zostanie zgwałcona, to ona decyduje, czy ścigać gwałciciela, czy nie. Może na przykład nie chcieć rozgłosu, nie chcieć, żeby sprawa wyszła na jaw. Może ona liczy, i często zdarzało, że on się z nią ożeni. Są takie przypadki, nawet dość liczne.